Tak. Trzeba dalej iść. Moi drodzy, piosenka wieńcząca płytę Pył. 12 piosenka. Swoją drogą, dlaczego nagrałem 12 piosenek na tej płycie? Dzisiaj rzadko chyba ktoś tak nagrywa. Debiutanckie płyty szczególnie. Rzadko mają 12 piosenek. Ale ja chciałem, bo tyle miałem. W sumie dopiero teraz, nagrywając ten filmik, uświadomiłem sobie, że piosenka wieczorna to chyba najstarsza piosenka. I chyba sięga moich czasów gimnazjalnych. A czy wy wiecie, dzieci, co to jest gimnazjum? Już nie wiecie. W sumie jak jesteście wystarczająco starzy, to też nie wiecie, co to jest gimnazjum. No. To tyle o kulisach powstawania tej piosenki, ponieważ musiałbym sięgać głęboko w pamięć, żeby wam konkretnie powiedzieć coś. Pewnie to nie jest ciekawe i pewnie jest to związane z jakimiś młodzieżowymi przeżyciami, które wy wszyscy macie swoje i są pewnie ciekawsze. Ale treść tej piosenki jest uniwersalna. I tekst jest o powstawaniu, o marszu, o życiu, kontynuowaniu egzystencji. Czy nie macie tak, że czasami kończycie dzień totalnie wymęczeni, bo albo robiliście coś bardzo długo, co nie przyniosło żadnego efektu, tak wam się wydaje, albo na przykład nic ciekawego nie wydarzyło się w ciągu tego dnia, albo na przykład zmarnowaliście dzień robiąc coś bardzo głupiego, albo nie możecie podjąć jakiejś ważnej życiowej decyzji i ona wam nie daje spać, aż do momentu, kiedy olewacie to i idzie spać. Jakiekolwiek macie myśli tuż przed snem, ta piosenka obrazuje je. I jest ona w pewnym sensie zbudowana jak taki osobisty pacierz, który raczej jest skierowany do Boga, ale jest taką rozmową osobistą z takim bliskim Bogiem. Ale nie musi być tak interpretowana dla każdego. Może być rozmową z jakimś dobrym przyjacielem, albo na przykład rozmową z kimś bliskim w myślach, z kimś, kogo już nie ma wśród nas. W każdym razie ta piosenka jako 12 na płycie i 11 piosenka Dziś jest inaczej, obie są takimi piosenkami kończącymi płytę i jednak są bardzo optymistyczne. I o tekście tyle. A jeśli chodzi o muzykę, jest ona inspirowana takim klimatem alternatywnym indie. I mamy tu piękny kwartet smyczkowy, gitarę akustyczną wiodącą oraz gitarę elektryczną gdzieś tam w tle i wszystko się tak trochę rozmywa i tak właśnie idzie spać. Ale jednak te przemyślenia wieczorne są tak czasem pasjonujące, że na chwilę przed tym snem gdzieś w nas buzują i jednak nas ożywiają i czasami nawet się w ten sposób jakoś tam zasypia i to się przeradza w jakieś sny. I ta końcówka, która wzrasta do samego końca, czyli ta kulminacja utworu następuje na samym końcu i po prostu jest urwana, no właśnie jest takim zabiegiem na koniec tej płyty i myślę, że jest fajna. Ta końcówka trochę odbiega klimatem od reszty i jest może takim klimacie YouTube albo czegoś takiego. Ja osobiście bardzo lubię piosenkę wieczorną. Znam bardzo wiele osób, które bardzo cieple się o niej wypowiadają i się identyfikują, znajdują coś dla siebie, więc polecam ją każdemu. I piosenka wieczorna, jak i cała płyta Pył jest na wszystkich platformach streamingowych, nawet na Air Africa. A jeżeli lubicie słuchać płyt oldschoolowo, albo macie kolekcję płyt, albo chcecie komuś dać wspaniały, ładny prezent, polecam wydanie fizyczne CD mojej płyty Pył, którą możecie kupić na mojej stronie internetowej tomaszmika.com w cenie 30 zł plus wysyłka. Bardzo polecam, jest pięknie wydana i posiada książeczkę z tekstami i ilustracjami. Wpadajcie też na moje media społecznościowe, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Bardzo zachęcam, jak chcecie. Jeżeli macie jeszcze jakiś w ogóle czas. Tak, trzeba dalej iść.